Dziś zajmiemy się tematem znamion bestii, tajemnicza liczba 666 oraz biblijne przepowiednie dotyczące dni ostatnich. Dlaczego miałbym głosić wam dzisiaj o znamieniu bestii, wiedząc, że temat ten może kogoś urazić lub nawet dotknąć kogoś do żywego? Żaden kaznodzieja nie chce, by jego słuchacze reagowali negatywnie na to, co mówi. Nawet pastorzy mają ludzkie uczucia i pragną, by to, co mówią, było błogosławieństwem zarówno dla odbiorców, jak i ich samych. Ja tak właśnie uważam. Pragnę, by moi słuchacze byli zadowoleni z tego spotkania. Życzę sobie, żeby was ono ubogaciło, a nie zgorszyło. Dlaczego zatem miałbym głosić wam o znamieniu bestii, jeżeli sprawiłoby to komuś przykrość? Nawet wśród telewidzów, którzy nas teraz oglądają, mógłby znaleźć się ktoś taki. Ponieważ Bóg nie powołał mnie, żebym was zadowalał, lecz żebym wam obwieścił Jego Słowo. A odkąd 13 rozdział Księgi Objawienia znajduje się w Biblii, a konkretnie w sercu Księgi Objawienia, mamy moralny obowiązek dzielić się nim z wami. Zatem jeśli tak, jak głosi treść wspomnianego rozdziału, istnieje bestia oraz jej znamię, jeśli zostanie usunięta wolność religijna, jeśli nadejdzie czas, kiedy nie będzie można ani kupować, ani sprzedawać, jeśli nadejdzie czas, w którym wierność Chrystusowi będzie karana śmiercią, jeśli wszystko to, co jest zapisane w 13 rozdziale Księgi Objawienia nadejdzie tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa, to czy nie byłoby rozsądnie, abyśmy właściwie rozumieli jego treść? Czyż to nierozsądne właściwie to rozumieć? Czy to niesłuszne, aby rozumieć wszystkie kwestie związane z walką dobra ze złem, Chrystusa z szatanem, by móc okazać wierność Chrystusowi, by z ufnością oczekiwać Jego przyjścia, zanim otoczony chwałą powtórnie przyjdzie na ziemię? Zatem odrzućmy dziś wszelkie emocjonalne ograniczenia i powiedzmy: Jezu, czy to jest Twoje poselstwo? Ktoś mógłby spytać: pastorze, Ty tego nie rozumiesz, ponieważ nigdy nie miałeś do czynienia z naszym odbiorem tych kwestii. Ależ miałem. Kiedy jako 17-latek siedziałem na takim spotkaniu, na jakim Wy teraz siedzicie, słuchałem wykładu o znamieniu bestii. Wyprowadziło mnie to ze wszystkich pielęgnowanych od lat przekonań i domagało się prawdziwej zmiany w moim życiu. Dobrze pamiętam swe wewnętrzne zmaganie, zanim ta zmiana ostatecznie nastąpiła, a kierowała mną wówczas ta właśnie naczelna zasada. Boże, jeśli wzywasz mnie do zmiany, jeśli powołujesz mnie, bym podążał ścieżką prawdy, Panie, pragnę jej bez względu na koszta. I wierzyłem, że Bóg powołuje w ten sposób nie tylko mnie, ale również was, abyście i wy porzucili swe dotychczasowe błędne przekonania i mogli powiedzieć, jak niegdyś ja: Panie, chcę pójść Twym śladem. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym, abyśmy pomodlili się i poprosili Jezusa, aby otworzył nam nasze serca i umysły. Módlmy się. Ojcze, modliliśmy się już do Ciebie na tym spotkaniu i wiemy, że jesteś tutaj. Wiemy też, że Duch Święty jest z nami, ale jako że ten temat jest tak istotny, modlę się, abyś pomógł odłożyć nam nasze uprzedzenia. Modlę się, aby Duch Święty ogarnął nasze spotkanie i sprawił, że uda nam się odczuć siłę tych poważnych kwestii oraz aby nasze dzisiejsze decyzje zostały poczynione dla Jezusa. W imieniu Chrystusa. Amen. Pójdźmy dziś razem do Doliny Waldensów. Waldensi byli pobożnymi ludźmi. Biblia i tylko Biblia stanowiła podstawę ich wiary oraz jej praktykowania. W okresie późnego średniowiecza rzymskokatolicki kościół i państwo zjednoczyli się, a przywódcy kościoła nie tolerowali tego, co było dla nich herezją. Dlatego też, gdy ci wierni Bogu na podstawie Pisma, a nie nakazów Rzymu, chrześcijanie
zobowiązali się do wierności jedynie Biblii, rzymskokatolicki Kościół wysłał swoje wojska do Doliny Waldensów. Dolina ta stanowiła naturalne schronienie dla prawdziwych chrześcijan. Tych dolin było siedem, połączonych ze sobą tak, aby tworzyły jedną wielką twierdzę o olbrzymiej wytrzymałości. Armie Rzymu zepchnęły tych ufających jedynie Biblii chrześcijan do tych dolin. Nawet jeszcze dziś widzimy pozostałe po nich resztki domów. Ci ciężko pracujący ludzie starannie ociosali głazy na zboczu góry i wybudowali w nich swoje mieszkania. Chcieli założyć rodziny i wzrastać duchowo, wbrew zakazowi wolności wyznania i bez nacisku kościoła oraz państwa na ówczesne życie. W ten sposób zmuszani zostali przenieść się tutaj, w te doliny, z dala od miast Europy. Nie zapomnieli jednak o odpowiedzialności za mieszkańców miast. Zza wysokich wałów, z gór promieniowało światło prawdy płonącej wśród wieków ciemności. Tam właśnie studiowali Pismo Święte. Tam przygotowywali swe dzieci i młodzież, aby zeszli kiedyś z gór do miast, by dzielić się ze światem Słowem Boga Żywego. Mieli swe motto Lux lucet in tenebris, co oznacza światło świeci w ciemności. Światło, które było Słowem Bożym, światłem prawdy, w które wierzyli. Młodzi Waldensi zanosili to światło prawdy miastom całej Europy. Pewien historyk, John Milner, tak ujął w swej wypowiedzi działalność Waldensów. Waldensi są łącznikiem pomiędzy wczesnymi chrześcijanami a reformatorami, stanowiący najlepszy dowód, jaki kiedykolwiek miał miejsce na fakt, że uznanie zbawienia jedynie poprzez łaskę Chrystusa objawia się w życiu mocą Ducha Świętego. Historyk ten twierdzi również, że Waldensi ze względu na stale obecne w ich życiu nauki Biblii utrzymywali stale płonące światło prawdy. Dzięki temu posiadali w sercach samego Chrystusa, oddali swe życie Jezusowi, a w zamian otrzymali pełnię Ducha Świętego. John Milner pisze dalej, od czasów apostolskich do dnia dzisiejszego jest to nauka naznaczona przez krzyż i różniąca się od całej tej religii form czy wygodnictwa lub też ludzkich wymysłów, określonej mianem chrześcijańskiej, ale domagającej się Ducha Chrystusowego. Co Milner ma tu na myśli? To, że ludzie ci wykraczali poza zwykłe, tradycyjne chrześcijaństwo, wyszli poza formy i poza wszelkie obrzędy. W przeciwieństwie do nich, średniowieczny Kościół był wielki jedynie wielkością budowli, ilością witraży i organów, pełen przepychu kapłanów Kościoła Państwowego. Milner dodaje, Waldensi wyszli poza te formy właśnie dlatego, że znali Chrystusa. Bóg wzywa nas dziś do zainteresowania się istotą chrześcijaństwa, do wyjścia poza ustalone granice, poza obrzędy i administracyjne zarządzenia Kościołów. Bóg wzywa nas, abyśmy byli chrześcijanami napełnionymi Duchem, którzy oddani są Panu Jezusowi Chrystusowi oraz którzy oddani są Jego Słowu. Do tego właśnie Bóg wzywa dziś zarówno mnie, jak i was. To właśnie jest wiara. Przypatrzcie się Waldensom. Tam właśnie, w Dolinie Angrona, Waldensi założyli szkołę dla młodzieży, by móc zapoznać swe dzieci ze Słowem Bożym. Nazwali ją szkołą Koledżem Barbes. Zawędrowałem do tej szkoły kilka lat temu i powiem wam, że nawet jeśli jesteście w dobrej kondycji, jest to trudna wycieczka. Oznacza to, że można wędrować pod górę, pobrać trzy głębokie oddechy i zrobić krok i dopiero po kolejnych móc zrobić następny. Myślałem, że jestem w dość dobrej kondycji, dopóki nie dotarłem do tych górskich alpejskich przełączy. Jest coś przejmującego i fascynującego zarazem przy przechodzeniu przez bramę tej szkoły Barbes.
Kiedy dostrzega się, że z dala od Kościoła i państwa, pod opieką przepisujących Słowo Boże oddanych nauczycieli, wielu młodych ludzi uczyło się tutaj. To Słowo ukryte miało być później pod ich długimi szatami. Należało przecież zanieść je na dół, do miast Europy, by światło prawdy mogło ją objąć. Oto jest stół, gdzie młodzi waldensi przepisywali Ewangelię, Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. I wywędrowali stąd, aby zanieść je całej Europie. Często prześladowano ich za swą wiarę. W historii ruchu protestanckiego słynny historyk J.A. Wiley tymi słowami wspomniał o wpływie waldensów na Europę. Nie było królestwa w południowej i środkowej Europie, do którego nie dotarliby i nie zostawili śladów swego pobytu oraz swoich uczniów. Waldensów mordowano za naukę Chrystusa i choć byli prześladowani, choć czasami byli uciskani, aresztowani, osądzani i skazywani, nadal trzymali się swojej wiary. Oni byli uciskani, byli potępiani, byli więzieni, byli też zabijani. Nie poddali się jednak. Czy może okazać się, że przykład waldensów może posłużyć za wzór Kościoła Dni Ostatnich? Czy to możliwe, że powstanie kolejne zjednoczenie się państwa z Kościołem? Czy to możliwe, że Bóg wzywa nas ponownie ku światłu Jego prawdy, z powrotem do wierności Jego Słowu? Czy to możliwe, że Bóg przemawia do chrześcijan wygodnego zachodu, cukierkowatego chrześcijaństwa, że wzywa nas do powrotu do wiary, jaką posiadali waldensi? Do powrotu do pierwotnego zaangażowania? Pamiętam wejście do tej wielkiej jaskini z ustronnym wejściem. To było tajne schronienie i miejsce modlitw. 3000 waldensów zgromadzonych w tej bardzo dużej jaskini. 3000 waldensów zgromadziło się w niej. Państwowa milicja kościelna i wojska Rzymu ścigały ich aż do ujścia tej jaskini. Duży stos drewna został umieszczony tutaj. Pożar rozgorzał w tym miejscu. W 1488 roku 3000 mężczyzn, kobiet i dzieci zginęło, gdy inkwizytorzy rozpalili ogień u wejścia, wypełniając jaskinię dymem. Bóg wzywa nas dzisiaj do wierności. Wierność i poświęcenie tych waldensów wzywa nas do zaangażowania w nasze duchowe chodzenie z Bogiem. I to tak naprawdę znajduje się w samym sercu orędzia objawienia. I to jest prawdziwą istotą pytania o znamie bestii. Jest to wezwanie nas do wierności. Apokalipsa mówi do tego pokolenia, mówi do nas i wzywa nas do zaangażowania. Apokalipsa mówi o zakończeniu konfliktu u końca czasów. Księga Objawienia mówi o jedności Kościoła i władzy państwowej. Apokalipsa mówi, że nasza wolność religijna będzie utrudniana. Księga Objawienia wzywa lud Boży czasów końca do zaufania Mu w obliczu przeważających sił. To właśnie dotyczy znamienia bestii, kiedy nie będziemy mogli nic kupić ani sprzedać, kiedy kara śmierci będzie groziła każdemu z nas. Podobnie jak waldensi, będziemy mieli z tym do czynienia w przyszłości. Boże posłannictwo czasów końca w Księdze Objawienia wzywa nas do wiary, nie do kompromisu, bez względu na jakiekolwiek okoliczności. Głównym tematem Księgi Objawienia jest Baranek Boży i Jego zwycięstwo nad siłami zła. Bez względu na trudności, jakie napotkamy, czy też zawirowania, przez jakie przyjdzie nam przejść, to pod koniec ich wszystkich to Bóg zwycięży. Pod koniec to Jezus wygra. Pod koniec ich wszystkich to Baranek Boży zatriumfuje. W Chrystusie nie ma przegranych. W Nim, bez względu na przeszkody, będziesz ostatecznym zwycięzcą. Rysuje się przed nami wojna, która ma mieć miejsce. Biblia opisuje ją w 12 rozdziale Księgi Objawienia w wersecie 17. Smok, szatan, jest zły na oblubienicę. Kto nią jest? Boży Kościół. A diabeł zmierza do czego? Do wojny. Jeśli zaufałeś Bogu, jesteś wrogiem diabła. Z kim diabeł chce walczyć? Z resztką, z Kościołem końca czasu, który strzeże przykazań Boga i ma świadectwo Jezusa.
O co zatem chodzi z tym znakiem bestii? Diabeł będzie walczyć z tymi, którzy są wierni w przestrzeganiu przykazań Bożych. Zwróćmy jednak uwagę na to, co się wydarzy i jak wszystko to się będzie rozwijać. W 17 rozdziale Księgi Objawienia w wersetach od 12 do 14 czytamy: 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy nie otrzymali dotąd królestwa. Teraz spójrzmy uważnie na te wersety. Czy ci królowie otrzymali już królestwo? Nie, ale to będzie właśnie to połączenie, to państwo kościelne. Ale otrzymują władzę na godzinę, to znaczy przez krótki okres czasu, jako królowie wraz z bestią. Ci są jednomyślni. Kto jest jednej myśli? Królowie ziemi. Ta siła polityczna, którą otrzymują, którzy jednoczą się z mocą bestii, z władzą religijno-polityczną, to jest to zjednoczenie władzy państwowej i kościelnej. To ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją bestii. Teraz zauważcie, co Biblia zapowiada pod koniec czasu. Zjednoczenie państwa z Kościołem, podobnie jak w przypadku państwa kościelnego w średniowieczu, i prześladowanie wierzących podobne do średniowiecznego. A Biblia mówi nam, ci będą walczyć z barankiem. Jest to związek państwa i Kościoła, w którym trwa wojna przeciwko Jezusowi, a baranek ich zwycięży. Kto zwycięży? Baranek. Dlaczego? Bo jest Panem Panów i Królem Królów, a także ci, co z Nim są. A czy Ty jesteś z Nim? Powołani? Czy już Cię powołał? Wybrani? Czy Cię wybrał? I jacy? I wierni. Ja chcę być powołany. Bóg mnie powołał. Jestem Mu wdzięczny, że chciał tego. Ale być powołanym to jedno, a wiernym to już zupełnie co innego. Gdy konflikt wybuchnie poprzez łaskę Bożą w Jezusie i przez Chrystusa, możemy być wierni. To tak jak z tym małym chłopcem, którego kiedyś spotkałem. Moja żona i ja gościliśmy pewną rodzinę podczas obiadu, spojrzałem na ich 5-letniego synka, podczas gdy my rozmawialiśmy. Wiecie, jak to jest, dorośli schodzą się razem, a swoje dzieci zostawiają samym sobie. I spytałem tego 5-latka, czy chodzisz już do szkoły? A on mi na to bardzo poważnie odpowiedział: tak, pastorze, chodziłem do przedszkola, ale rzuciłem je. Bóg chce, żebyś nie tylko rozpoczął chrześcijańską pielgrzymkę, ale i ją ukończył. Boża szkoła nie zna tych, którzy ją porzucają. W Jezusie jesteśmy powołani, wybrani i wierni. Najważniejszą sprawą w kwestii znamienia bestii jest oddawanie czci Bogu. Pod koniec wyznaczonego czasu ziemskiej historii państwo i Kościół zjednoczą się wokół fałszywych wartości. To właśnie ma kolosalne znaczenie w kwestii oddawania czci Bogu. W rozdziale 14 Księgi Objawienia w wersetach 6 i 7 czytamy: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Oto Boże przesłanie dni ostatnich, jakim zajmujemy się w naszej serii spotkań. Nadchodzi owa godzina sądu. Jezus wkrótce przyjdzie, a w świetle tej godziny sądu Bóg apeluje. Apeluje o co? Oddajcie pokłon temu, kto uczynił niebo, ziemię oraz źródła wód. Oto wezwanie w czasie godziny sądu do oddania czci Jezusowi, przez którego wszystko się stało. Oto wezwanie, które mówi: oddajcie cześć Stwórcy. W 14 rozdziale Księgi Objawienia, w wersecie 9, trzeci anioł objawia nam poselstwo odwrotne do pierwszego. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem. Co mówi do nas donośnym głosem? Jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, wtedy Biblia mówi, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego. A zatem w 7 wersecie 14 rozdziału czytamy o wezwaniu do pokłonienia się Stwórcy, a w 9 wersecie mamy wezwanie, abyśmy nie pokłonili się bestii. Tak więc najważniejsza kwestia to oddanie czci. Chodzi o to, kogo czcisz, a w jaki sposób ten wielki bój dochodzi do punktu kulminacyjnego, na czym się skupia. Objawienie 14:12 precyzuje, tu się okaże wytrwałość świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. A zatem z jednej strony macie tych, którzy wielbią Stwórcę, a z drugiej strony tych, którzy wielbią kogo? Bestię. Bóg wzywa nas do oddania pokłonu Stwórcy poprzez wypełnianie Jego przykazań.
Zatem o co chodzi w tej wojnie pomiędzy dobrem a złem? Czym jest ten test wierności? Tak jak w czasach Daniela, sprawdzianem wierności wobec Boga było odmówienie oddania pokłonu posągowi o wymiarach 60 na 6 łokci. Tak więc cała kwestia odnośnie liczby 666 łączy się z wiernością wobec Stwórcy, co stanowi nieposłuszeństwo wobec Niego oraz oddawanie czci bestii w czasie, gdy państwo i Kościół zjednoczą się. By właściwie zrozumieć znamię bestii, powinniśmy dowiedzieć się, czym jest Boża pieczęć, Boży znak. Skoro bestia ma znamię, bądź też pieczęć, Bóg również posiada znamię, bądź też pieczęć. Siódmy rozdział Księgi Objawienia, wersety 2 i 3 mówią nam: i ujrzałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał, co on ma? Pieczęć Boga żywego. A zatem bój toczy się oddawanie czci. Dowiedzieliśmy się, że bój w czasach końca doszedł do punktu zwanego Boża pieczęć. Zanim dowiemy się, czym jest znamie bestii, powinniśmy dowiedzieć się, czym jest Boża pieczęć. Biblia tak ją opisuje: i zawołał on donośnym głosem na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu. To czterej aniołowie, którzy pozwalają siedmiu ostatnim plagom spaść na ziemię. Ci czterej aniołowie pozwalają na pojawienie się ucisków oraz prześladowań, które będą miały miejsce tuż przed przyjściem Jezusa. W tym momencie Biblia mówi: nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. A zatem słudzy muszą zostać opieczętowani tuż przed czasem wielkiego ucisku, lecz pieczęć znajduje się na czole. Jest to symbol umysłu, symbol myślenia. Znamie bestii znajduje się na czole lub na ręce. Dowiemy się później, co to oznacza. Słudzy Boży są pieczętowani na czołach. Księga Objawienia mówi, że przed nastaniem ucisku dzieci Boże przyjmą Jego pieczęć do swoich umysłów. Co pieczęć ma wspólnego z oddawaniem czci? Co wspólnego ma również z przykazaniami Boga żywego? Zobaczmy, co ciekawego możemy dowiedzieć się w kwestii tej pieczęci. Wiemy już, że znamie bestii znajduje się na czole, będącym symbolem umysłu. Niektórzy przyjmują znamie na czoło, ponieważ fałszywy Kościół zwiódł ich, przekonując, że jego wartości są prawdziwe. Inni nie są do nich przekonani, a więc przyjmują to znamie na rękę. Ręka jest symbolem przymusu, zmuszania. Zatem podążają za bestią jedynie pod wpływem przymusu. Znamie bestii znajdujące się na czole oznacza, że są przekonani o słuszności swych poglądów, lecz są zwiedzeni. Znamie na ręce oznacza, że są do nich przymuszani. Zauważcie, że pieczęć Boga nigdy nikogo nie przymusza. Jezus powiedział: a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Jezus przemawia do nas poprzez swego Ducha Świętego. Namawia nas poprzez Ducha Świętego, ale nigdy nie zmusza nas. Nigdy nie wymusza na nas niczego. Gdy Kościół i państwo połączą się, by narzucić znamie bestii, wymuszą jedność ludzkości wymierzoną przeciwko Bogu, ponieważ istotą zagadnienia oddawania czci jest wolność religijna. Pomimo, że możemy nie zgadzać się ze sobą, szanujemy nasze przekonania, które obieramy. Pomimo istnienia wielu wyznań w Ameryce, dziękuję Bogu za prawo każdej osoby do wyboru swej religii, nawet jeśli jest zwodnicza. Każdy posiada prawo, by ją praktykować. To jest właśnie sedno wolności wyznania. Diabeł narzuca, manipuluje, lecz Bóg nigdy nie narzuca swej woli. Czym jest ta Boża pieczęć na czole, która ma związek z przykazaniami Bożymi oraz oddawaniem czci Bogu? Wybierzmy się w podróż, aby odkryć, czym jest ta Boża pieczęć. Pieczęci w Starym Testamencie używano do poświadczania lub uwierzytelniania wielu glinianych dokumentów. Każdy dokument w Starym Testamencie potrzebował pieczęci, znaku lub znamienia władzy. To były gliniane pieczęcie. Na każdym dokumencie musiała widnieć taka gliniana pieczęć.
Co robi tam pieczęć? Poświadcza dokument. Autoryzuje go. Uwierzytelnia lub poświadcza go. Jaki najważniejszy dokument Bóg spisał swym palcem? Jaki? Dziesięcioro przykazań. Biblia mówi w księdze Izajasza 8:16: zapieczętuj prawo między uczniami moimi. Spójrzmy zatem na Boże prawo. Czy Bóg zawarł taki znak w swym prawie, które znajdzie się w centrum uwagi w czasach końca? Zwróćmy uwagę na tekst z listu do Rzymian 4:11 odnośnie synonimu słowa znak. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary. A zatem w Biblii znak, czy też pieczęć, oznacza co? To samo. W Biblii słowo znak i pieczęć występują zamiennie. Czy Bóg posiada jakiś znak? Czy Bóg posiada jakąś pieczęć? Czym jest Boża pieczęć lub boski znak potwierdzający ważność dekalogu? Spójrzmy do Biblii i przekonajmy się. Księga Ezechiela 20:12. Przeczytajmy to wspólnie. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi. Czy zatem Bóg posiada znak lub pieczęć? Czym ona jest? Jest to sabat. Jeśli przyjrzymy się pieczęci, dostrzeżemy trzy cechy. Oto co musi posiadać każda pieczęć, by była autentyczna. Czy czwarte przykazanie dotyczące odpoczynku posiada te trzy cechy, by potwierdzić ważność dziesięciorga przykazań? Pieczęć musi posiadać trzy cechy: nazwę, tytuł i zakres władzy prawodawcy. Na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych Abraham Lincoln albo Abraham Lincoln, prezydent Stany Zjednoczone. Warto spojrzeć na to również w ten sposób. Jeśli mieszkając w okręgu Osceola na Florydzie sprzedajesz dom, musisz posiadać pieczątkę na akcie notarialnym. Będzie na niej nazwa, imię i nazwisko tego notariusza oraz oznaczenie, że dotyczy to tego okręgu. Trzy rzeczy: nazwa, tytuł oraz obszar. Imię Abraham Lincoln, tytuł prezydent, zakres władzy Stany Zjednoczone. To oficjalna pieczęć USA. Ale poczekajcie. Pieczęć, znak końca czasu w Bożym prawie, który jest związany z oddawaniem Bogu czci, jest częścią testu dni ostatecznych. Przyjrzyjmy się temu przykazaniu. Musi ono zawierać imię, tytuł i zakres władzy prawodawcy. Imię, tytuł i terytorium obowiązywania prawa. Spójrzmy do Księgi Wyjścia, 20 rozdział i 8 werset. Pamiętaj. Bóg chce, aby ludzkość pamiętała, choć świat zapomniał, przynajmniej jego większość. Bóg wzywa ich do pamiętania o przykazaniu o sabacie, aby go uświęcić. Przykazanie to mówi: w sześciu dniach Pan, co oznacza Pan? Jego imię. Uczynił, to jego tytuł, stworzyciel. Więc uczynił niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co w nich jest. To jego zakres władzy. Sabat jako znak znajduje się w sercu Bożego prawa, które poświadcza je całe. A zatem według Biblii przykazanie o sabacie to Boża wieczna pieczęć czasów końca. To pieczęć Boga żywego, dana nam do naszych serc poprzez Ducha Świętego. Jeśli akceptujemy prawo Boże, które jest zewnętrznym, widzialnym znakiem naszego oddania się Chrystusowi, wówczas przychodzimy do Jezusa. Przychodząc do Jezusa i oddając Mu swoje życie, pragniemy być Mu posłuszni, a sabat jest tą pieczęcią, tym widzialnym symbolem, że uznajemy Go jako Stwórcę, że jesteśmy Mu wierni, że chcemy przyjąć Go jako naszego Odkupiciela, że nie polegamy na uczynkach, byśmy byli zbawieni, ale odpoczywamy w sabat będącym symbolem Jego zbawienia. A zatem sabat w sercu Bożego prawa jest tą właśnie pieczęcią, będącą częścią próby czasów końca. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Biblia mówi, że jest tu nazwa, Pan, Twój Bóg. Jest tu tytuł, Stwórca i jest tu zakres władzy, niebo i ziemia. Zatem pod koniec czasu będzie miał miejsce konflikt,
Kościół i państwo zjednoczą się. Sabat będzie widocznym symbolem wierności wobec Pana Jezusa Chrystusa w momencie, gdy moc bestii zjednoczy Kościół i państwo. Sabat jest Bożą pieczęcią wierności wobec Stwórcy, wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prowadzi nas to jednak do pewnej kwestii. W Starym Testamencie pieczęć Boga Słońca, Szamasza, ukazuje nam, że kult Słońca był oficjalną religią w Mezopotamii. Spoglądamy teraz na tą pieczęć tego Boga Słońca. W Starym Testamencie sabat był znakiem pomiędzy Bogiem a Jego ludem. Kult Słońca był próbą przeniesienia uwagi z Boga Stwórcy na stworzenie. A jako że Bóg posiada znak, pieczęć, sabat, Bóg Słońca również posiadał znak, pieczęć. Państwo i Kościół łączyły się często w czasach Starego Testamentu po to, aby prześladować tych, którzy oddają cześć żywemu Bogu. Miało to miejsce również za czasów babilońskich w postaci tego wielkiego posągu. Czy to możliwe, że w czasach końca Kościół i państwo się zjednoczą? Czy to możliwe, że w czasach końca wolność religijna zostanie zniesiona? Czy to możliwe, że w czasach końca, gdy wolność religijna zostanie zniesiona, to znajdą się ci, którzy okażą wierność wobec Boga? Oraz czy ukażą oni swą wierność poprzez pieczęć żywego Boga zachowując sabat? A czy może też być tak, że w czasach końca objawią się też ci, którzy chcąc zażegnać kryzys, połączą razem Kościół i państwo pod wspólnym znakiem niedzieli? Wróćmy do Księgi Objawienia. Ostateczny konflikt Chrystusa z szatanem będzie z jednej strony dotyczyć sabatu oraz oddawania czci Stwórcy, a z drugiej strony będzie dotyczyć Dnia Słońca oraz oddawania czci bestii. W przyszłości dojdzie do podziału. Będzie to sprawdzian. Zatem kim jest ta bestia? Co będzie ona zamierzała zrobić w przyszłości? Powróćmy do Księgi Objawienia, by odkryć tożsamość tej bestii oraz co czeka świat już wkrótce. Księga Objawienia, rozdział 13, wersety 1-2. I widziałem bestię wychodzącą z morza. Jest to symboliczny język z morza, która miała 10 rogów i 7 głów, a na rogach jej 10 diademów, a na głowach jej bluźniercze imiona. Biblia tak opisuje dalej tą bestię. Bestia, którą widziałem, była podobna do pantery, a nogi jej jak u niedźwiedzia, a paszcza jej jak paszcza lwa. Zauważamy, że język ten jest podobny z Księgi Daniela z 7 rozdziału, gdzie czytamy o lwie, który co przedstawia? Babilon. Niedźwiedź jest symbolem Persji, pantera jest symbolem Grecji, a czwarta bestia, jakby smok, reprezentuje Rzym. A więc mamy nadchodzącą bestię, Babilon przeminął, Medopersja przeminęła, Grecja przeminęła, Rzym przeminął i teraz pojawia się bestia wychodząca z morza, omówimy to za chwilę, która następuje po pogańskim Rzymie. Te symbole nawiązują do Księgi Daniela. Teraz łatwo będzie nam je zrozumieć. Biblijne proroctwa stosują symbole, by opisać światowe potęgi oraz by opisać światowe wydarzenia. Na przykład w Biblii czytamy o wodach, które są symbolem ludzi. Czytamy o tym w Księdze Objawienia, w rozdziale 17 i w wersecie 15. Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, narody i języki. Biblijne proroctwa są spójne. Jakiś symbol w jednym miejscu ma takie samo znaczenie w innym miejscu. Zatem widzimy jakąś potęgę, która powstaje po Babilonie, po Medopersji, po Grecji, po Rzymie.
Potęga, która powstanie gdzieś w Europie, na zaludnionych obszarach Europy. Biblia mówi, że jest to potęga bestii. Niektórzy pytają, czy bestia to jakaś konkretna osoba? Bestia nigdy nie jest pojedynczą osobą w proroctwach. Bestia jest polityczną lub polityczno-religijną potęgą. Bestia symbolizuje również system. Ludzie pytają mnie, pastorze, czy bestia to ten konkretny przywódca polityczny? Nie. Czy bestia to Hitler? Nie. Czy bestia to ten religijny przywódca? Nie. Bestia oznacza zawsze jakiś system, jakąś filozofię, ideologię. A więc bestia oznacza polityczną lub filozoficzną ideologię. 7 rozdział Księgi Daniela, werset 23. I tak rzekł, czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi. Bestia to król lub królestwo, to ideologia, system, a nie osoba. 6 cech potęgi bestii znajdujemy w 13 rozdziale Księgi Objawienia. Biblia pomaga nam zidentyfikować tą bestię. Ujrzeliśmy już, na czym polega konflikt czasów końca, że będzie dotyczył kwestii oddawania czci Bogu, że sabat będzie w samym centrum tego konfliktu i że zostanie wprowadzony sprzeczny z Biblią i Słowem Bożym starożytny kult Słońca. Chcę teraz, abyśmy zobaczyli, w jaki sposób będzie się to rozwijało. 6 cech potęgi bestii. Pierwsza znajduje się w Księdze Objawienia 13:2. A smok dał jej, tej potędze, która pojawia się po pogańskim Rzymie, swą moc, swój tron i wielką władzę. W rozdziale 12 smok symbolizuje szatana, ale szatan zawsze działa poprzez ziemską władzę. Zatem w 12 rozdziale Księgi Objawienia smok, szatan, działa poprzez pogański Rzym. W proroctwach biblijnych smok zawsze symbolizuje szatana, a on zawsze wykorzystuje jakąś ziemską władzę, bądź też ziemską organizację. W 12 rozdziale Księgi Objawienia szatan wykorzystuje pogański Rzym. A czego dokonał przez niego? Na przykład Herod wydał dekret nakazujący zabicie każdego dziecka poniżej 2 lat. 12 rozdział Księgi Objawienia opisuje pogański Rzym chcący zabić dzieciątko Jezus. To rzymski Poncjusz skazał Jezusa, a rzymscy kaci go ukrzyżowali. To rzymskim symbolem opieczętowano grobowiec, w którym złożono Jezusa. To rzymscy żołnierze strzegli jego grobu. A zatem 12 rozdział Księgi Objawienia opisuje pogański Rzym, poprzez który działa ten smok. W 13 rozdziale Księgi Objawienia pogański Rzym przekazuje tron swojej władzy tej nowej potędze, która pojawia się po Babilonie, Medopersji, Grecji i pogańskim Rzymie. Ta nowa potęga otrzymuje tron oraz władzę od pogańskiego Rzymu. Zatem pytaniem, jakie musimy sobie zadać, określając tożsamość tej potęgi z 13 rozdziału Księgi Objawienia, brzmi: komu smok, ten pogański Rzym, dał swą moc, swój tron i wielką władzę? Komu ją przekazał? Jest to bardzo wyraźne, że bestia z 13 rozdziału Księgi Objawienia przejęła władzę, polityczną władzę od pogańskiego Rzymu. A skąd się ona wzięła? LaBianca, historyk z Uniwersytetu w Rzymie, mówi o tym bardzo wyraźnie. Władza z cesarzy przeszła na rzymskich papieży. Następnie używa nawet tego samego języka, jaki znajdujemy w biblijnych proroctwach. Gdy Konstantyn opuścił Rzym, przekazał swój tron papieżowi. Pamiętamy, jak Biblia mówiła, że ta potęga otrzyma tron i władzę od pogańskiego Rzymu? Panie i panowie, nie mamy zamiaru nikogo obrażać, a pod pewnymi względami, jak wyjaśniłem na początku wykładu, trudno darować sobie ten temat. Ale pozwólcie mi zwrócić się do was w prosty sposób, tak by nikt nie zrozumiał mnie źle. W kościele każdego wyznania znajdują się wspaniali, ufający Biblii ludzie, którzy kochają Jezusa. Jezus nie wskazuje na konkretną osobę, przywódcę organizacji, ani też nie potępia nikogo. Jezus mówi, że pojawi się pewien system, jakiś system polityczno-religijny pojawi się w Rzymie. Ostatecznie, w czasach kryzysu, jego przywódca będzie głową dominującej światowej religii.
inni polityczni oraz religijni przywódcy zjednoczą się z rzymskim papieżem w czasie międzynarodowego, ekonomicznego, politycznego oraz społecznego kryzysu. Zjednoczą się oni pod sztandarem pierwszego dnia tygodnia. Będzie to miało miejsce w przyszłości. Gdy to się stanie, Bóg będzie miał swą pieczęć, będącą przeciwieństwem znamienia. Wezwie on kobiety i mężczyzn, by zamanifestowali swą wierność Jemu poprzez posłuszeństwo wobec czwartego przykazania, sabatowi, wzywającego do oddania czci Stwórcy. Zatem sabat stanie się główną kwestią w czasie kompromisu. Tak jak w przypadku Waldensów, prześladowanych w czasach zjednoczenia się państwa z Kościołem. Powróćmy jednak do naszego wątku. Gdy Konstantyn opuścił Rzym, przeniósł się do Konstantynopola, a jego tron pozostał pusty. Co zatem zrobił? Przekazał go papieżowi. Bestia to nie jakaś osoba. Bestia to polityczno-religijny system, który rozwija się, by ogarnąć w końcu cały świat. Bestia z 13 rozdziału Księgi Objawienia opisuje polityczno-religijny system, który wywodzi się z Rzymu. Biblia tak go opisuje. Księga Objawienia, 13 rozdział i 8 werset. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi. A zatem będzie to system czego? Oddawania czci. A zatem mamy system wywodzący się z Rzymu. Jest to religijny system oddawania czci. Jest to ogólnoświatowa religijna potęga. W naszym wykładzie zauważamy coś jeszcze. Księga Objawienia, 13 rozdział i 5 werset. A dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźnierstwa. Wielu ludzi patrząc na ten tekst twierdzi, to musi być jakaś potęga, która jest przeciwna Chrystusowi, ponieważ jest to jakaś bluźniercza władza, która nawet nie uznaje imienia Chrystusa. Czym jest bluźnierstwo? Jak Biblia je określa? Zajrzyjmy do Pisma, aby przeczytać definicję bluźnierstwa. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 10, werset 33. Czytamy tam. Odpowiedzieli mu Żydzi mówiąc, nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że ty będąc człowiekiem czynisz siebie Bogiem. Dlaczego Żydzi oraz przywódcy żydowscy chcieli ukamienować Jezusa? Dlaczego? Ponieważ mówili, że będąc człowiekiem uważasz siebie za kogo? Za Boga. Jeśli jakiś człowiek czyni siebie Bogiem, to Biblia mówi, że jest to co? Że jest to bluźnierstwo. Czy Jezus był bluźniercą? Nie. Dlaczego Jezus nie był bluźniercą? Ponieważ jest Bogiem. Przychodząc do Jezusa, wielbimy Go jako tego, kto istnieje od wieczności, który nie ma początku ani końca. Teraz powiedzmy sobie szczerze. Czy Kościół wywodzący się z Rzymu utrzymuje, że każdy z jego przywódców to Bóg? Albo czy zajmują oni jego miejsce i przemawiają w jego imieniu? Spójrzmy na zdanie zawarte w encyklice papieża Leona XIII z 1894 roku. Czytamy tam. Zajmujemy na ziemi miejsce Boga Wszechmogącego. Panie i panowie, powtarzam. Chcę być wobec was delikatny, wrażliwy, ale chcę być też z wami szczery. Zgodnie z treścią biblijnych proroctw, powstanie potęga, której przywódcy uważać będą, że posiadają boski autorytet. Przywódcy Kościoła katolickiego tak właśnie uważają. Kolejny aspekt bluźnierstwa znajdujemy w Ewangelii według świętego Marka w rozdziale 2 i wersecie 7. Czytamy tam. Czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy prócz jednego Boga? A więc jedynie Jezus może co zrobić? Odpuszczać grzechy. Żaden człowiek nie ma takiego prawa. Pamiętam wykład jak ten tutaj o znamieniu bestii. Uczył mnie pewien ksiądz. Wychowany zostałem przez zakonnicę, pamiętam jeszcze mszę po łacinie i powiedziałem wtedy, Boże, jeśli jest to prawdą, to mnie to załamie. Oznacza to odrzucenie wszystkiego, w co wierzyłem. Pamiętam te wewnętrzne zmagania, spowiadałem się przed księżmi wiele razy. Pamiętam, że pomyślałem w końcu, do czego jest mi potrzebny ksiądz? Czyż nie mogę uklęknąć przed samym Jezusem i wylać przed Nim to, co leży mi na sercu?
Pewnej nocy, leżąc na łóżku i czytając Biblię, skakałem po różnych księgach. Nie znałem jej treści zbyt dobrze, ani poszczególnych wersetów. I nagle przeczytałem ten werset z pierwszego listu do Tymoteusza 2:5. Po raz pierwszy w życiu zaszokowało mnie to. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Pamiętam również lekturę katechizmu. Nie jesteś wystarczająco sprawiedliwy ani święty, by stanąć przed Bogiem. Potrzebujesz więc księdza, potrzeba ci pośrednika. I rzeczywiście, czytając Biblię, spostrzegłem, że owszem, potrzebuję pośrednika i kapłana, a Jezus Chrystus jest moim żyjącym kapłanem. To mój żyjący pośrednik. Mogę przyjść do Jezusa, mogę wylać przed Nim moją duszę. Nie potrzebuję wyznawać grzechów innemu człowiekowi, który jest grzesznikiem. Dziś Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, gdziekolwiek jesteście. Jezus mówi, moja łaska jest za darmo. Jezus mówi, jestem Twoim pośrednikiem. Odnajdźcie radość i zbawienia, kimkolwiek jesteście Wy, którzy oglądacie nas teraz. Z żył baranka płynie cała fontanna krwi, a grzesznicy obmywają w niej swe szaty. Ta krew jest ciągle dostępna dla wszystkich naszych przewinień. Jesteśmy odkupieni, jakże uwielbiam o tym mówić, odkupieni krwią baranka, a jest nim Jezus. To Jezus jest naszym żywym kapłanem. Nie potrzebujemy żadnych zastępców, ponieważ mamy Jego, a jest nim Jezus Chrystus, nasz Pan. Ta potęga, papieski Rzym, otrzyma swą władzę od pogańskiego Rzymu. Będzie to ogólnoświatowa religijna potęga, jakim jest właśnie papieski Rzym. Będzie to religijny system, którego przywódcy będą uważać się za Boga oraz mówić będą, że mogą odpuszczać grzechy. Wszystko to będzie się rozwijać w czasach końca. Biblia następnie mówi w Księdze Objawienia 13:7, dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Ta potęga, w czasie gdy Kościół i państwo się zjednoczą, tak jak prześladowano Waldensów, tak też rozpocznie dalsze prześladowania. W Księdze Prawa Kościelnego, a jest to księga, która opisuje kanon prawa Kościoła katolickiego, w tomie drugim na stronie 142 czytamy. Kościół mocą Boga ma prawo konfiskować własność heretyków, aresztować osoby i skazywać je na karę ognia. Kościół przyznaje, że ma prawo osądzać odstępców. Mówię wam, jeśli Kościół nie uznaje wolności tych, którzy się z nim nie zgadzają, jeśli Kościół i państwo jednoczą się, a ta wolność zostaje zabrana, wówczas inkwizycja staje się nieunikniona. Ta instytucja już niegdyś działała w czasach średniowiecznego Kościoła. Biblia w Księdze Objawienia 13:5 mówi o tym w ten sposób. A dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźnierstwa i dano jej też moc działania przez 42 miesiące. Co to oznacza, że potęga ta otrzyma swą władzę od pogańskiego Rzymu i będzie trwać przez 42 miesiące? Mieliśmy już Babilon, Persję, Grecję, pogański Rzym, a następnie papieski Rzym oraz rozwój systemu polityczno-religijnego. Imperium Rzymskie, to pogańskie imperium, rozpadało się od 351 roku do 476 roku naszej ery. A w roku 538 wydarzyło się coś bardzo znaczącego. Zaraz do tego dojdziemy. Ale najpierw w proroctwach biblijnych jeden dzień to literalny rok. W księdze Ezechiela 4:6 czytamy, wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok, a w czwartej księdze Mojżeszowej 14:34 czytamy, dzień licząc za rok. Dzień w Biblii oznacza po prostu dzień, ale gdy dzień znajduje się w proroctwie, oznacza to, że chodzi o jeden rok. A zatem jeden proroczy dzień to jeden rok. Jeśli zatem mamy 42 prorocze miesiące, a proroczy miesiąc liczy po 30 dni, to jeśli potęga ta rządzić będzie przez 42 miesiące po 30 dni każdy, daje to 1260 proroczych dni lub literalnych lat. Biblia twierdzi zatem, że potęga ta panować będzie przez 1260 lat. W roku 538 stało się coś bardzo znaczącego. Wtedy to pogański cesarz rzymski Justynian po zwyciężeniu Ostrogotów przekazał Wirgiliuszowi II, rzymskiemu papieżowi, władzę cywilną i duchową. Wyznaczyło to nową epokę w dziejach i było bardzo, bardzo znamienne.
Jeśli dodamy teraz 1260 lat do roku 538, otrzymamy rok 1798. A co stało się wtedy według biblijnego proroctwa? Ta rzymska potęga otrzymała śmiertelną ranę właśnie w 1798 roku. Tak właśnie się stało, jak zostało to przepowiedziane. Napoleon, będący na północy, spoglądając na południe, dostrzegł, że polityczno-religijny przywódca stanowił wyzwanie dla jego władzy. Wysłał więc swego generała Barthier do Rzymu, by aresztować papieża w tym właśnie roku, który później zmarł w niewoli. Papiestwo otrzymało śmiertelną ranę. Historycy w tamtym czasie zastanawiali się, czy papiestwo zdoła się jeszcze podnieść. Zwróćmy jednak uwagę, że Biblia opisuje powrót tej potęgi w Księdze Objawienia 13:3. I ujrzałem jedną z jej głów, jakby śmiertelnie zranioną, lecz śmiertelna rana jej była wygojona. Innymi słowy, władza papieska otrzymała śmiertelną ranę w 1798 roku. Jedna z jej głów została śmiertelnie zraniona, lecz ta śmiertelna rana zostanie wygojona. I co się wówczas stanie? Cała ziemia będzie szła w podziwie za bestią, za systemem polityczno-religijnym. Biblia przewidziała, że bestia rządzić będzie 1260 lat. I tak też się dokładnie stało. Przewidziała też, że bestia otrzyma śmiertelną ranę. I tak też dokładnie się stało. Czy rana ta została wygojona? W 1929 roku gazeta San Francisco Chronicle pisała o trzech traktatach pomiędzy Mussolinim a kardynałem Gaspari. W artykule tym czytamy. 11 luty 1929 rok. Rzymska kwestia jest dziś tym, co należy już do przeszłości, a Watykan żyje w harmonii z Włochami. I czytamy dalej. Złożywszy podpisy na tym ważnym dokumencie, leczą ranę z wielką serdecznością po obu stronach. Watykan odzyskuje na swym terytorium władzę państwową, jak i religijną. Artykuł wspominał o zaleczeniu rany, dokładnie tak, jak przepowiedziała to Biblia. Ale możecie spytać, co przyniesie przyszłość? Jaki kształt przybierze to w przyszłości? Zwróćmy uwagę na te pięć cech. Ta nowa polityczno-religijna potęga otrzyma swą władzę od pogańskiego Rzymu. Będzie ona globalną religijną potęgą, będzie równała się z Bogiem i odpuszczała grzechy, będzie prześladowała, będzie rządziła 1260 lat. Dowód jest oczywisty, lecz pozostał jeszcze jeden biblijny tekst, na który powinniśmy spojrzeć. Księga Objawienia 13:18. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii. Co Biblia mówi? Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego to 666. To oznacza coś bardzo istotnego. Co oznacza ta liczba 666? Biblia ukazuje nam siódemkę zawsze jako symbol doskonałości. Siódemka to symbol wierności i posłuszeństwa wobec Boga. Siódmy dzień tygodnia, sabat, jest symbolem wierności, posłuszeństwa oraz stworzenia. Szóstka jest symbolem niedoskonałości. To symbol buntu przeciwko Bogu. To symbol odwrócenia się od przykazań Bożych. Faktycznie liczba bestii oznacza niedoskonałość, ludzką pychę i sprzeciwienie się Bożemu prawu. Trzy szóstki, sześć, 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 gdzie szóstka oznacza bunt i niedoskonałość, a trójka przedstawia w Biblii zawsze trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, a zatem mamy tu powiązanie szóstek. Nie Ojciec, nie Syn i nie Duch, ale smok, bestia i fałszywy prorok. Tak więc smok, bestia i fałszywy prorok pod symbolem niedoskonałości i buntu, tworząc fałszywą jedność pod koniec czasu, wprowadzą system polityczno-religijny w przeciwieństwie do Bożej prawdy i w przeciwieństwie do biblijnego sabatu. Pamiętacie, co miało miejsce w czasach Nabuchodonozora? Bóg dał mu sen o posągu, w którym głowa była ze złota, ramiona ze srebra, brzuch z miedzi, nogi z żelaza, czyli Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym. Król Babilonu, Nabuchodonozor, chciał go podrobić. Chciał, by jego królestwo stało się na wieki. Zarządził wybudowanie wielkiego posągu na 6 łokci szerokości i 60 łokci wysokości i nakazał całemu ówczesnemu światu pokłonić się przed nim.
Nabuchodonozor sprawował absolutną władzę państwowo-religijną. Skąd takie wymiary 60 na 6? 10 razy po 6 to przecież nie są ludzkie proporcje. Ponieważ 6, 6, 6 zawsze symbolizuje ludzkie przywództwo, które pomija Boże prawo oraz które podrabia ten system, będący sprzeciwem wobec Bożej woli oraz Bożego planu. W dniach ostatecznych król duchowego Babilonu, w tym związku państwa i kościoła, którego liczbą jest 666, będzie domagać się nie tylko władzy nad kościołem i państwem, ale i również będzie domagać się władzy nad samym prawem Bożym. Będzie uzurpował on sobie władzę Chrystusa, ustanawiając fałszywy dzień święty, dzień słońca, utrzymując, że zajmuje miejsce Chrystusa. Tak jak w czasach Babilonu oraz za czasów średniowiecznego zjednoczenia się państwa i kościoła, wszystko to powtórzy się pod koniec czasu. A sabat będzie sednem tego ostatecznego konfliktu w sprawie oddawania Bogu czci. Władza pochodząca z pogańskiego Rzymu, ogólnoświatowa religijna potęga, zrównanie się z Bogiem, potęga, która stosuje prześladowania, będzie rządzić przez 1260 lat. Ta, która posiada tajemniczą liczbę 666, oznaczającą niedoskonałość oraz jest przeciwna Bożemu prawu. Co wydarzy się w najbliższej przyszłości, gdy ta polityczno-religijna unia wreszcie nastanie? I sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, sprawia, że kto je przyjmuje? Wszyscy. Jest to dekret ogólnoświatowy. Sprawia, że co robią? Otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. Będą nawet zmuszani do przyjęcia znamienia, będą nawet zmuszeni do jego otrzymania. Albo dadzą się zwieść i zostaną przekonani. Otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia bestii lub liczby jej imienia. Tak więc w przyszłości, w momencie krachu gospodarczego, w przyszłości, w czasie kryzysu politycznego i społecznego, w czasie klęsk żywiołowych, najważniejsza postać religijna na świecie zgromadzi przywódców religijnych. A sposobem, którym będzie próbował ich zjednoczyć, jest pierwszy dzień tygodnia. Bóg będzie posiadał grupę ludzi, pragnących pokoju oraz jedności, lecz wierzących w wolność religijną oraz ufających Bogu, nie rezygnując ze swoich przekonań. Szatan posiada podróbkę każdej Bożej prawdy. Jeśli Bóg posiada znak, czy też pieczęć, a jest nim sabat, i jeśli sabat będzie powodem konfliktu w czasie ostatecznym, wówczas ta polityczno-religijna potęga, zwana bestią z 13 rozdziału Księgi Objawienia, wywodzącą się z Rzymu, musi również posiadać swój znak, czy też znamie albo pieczęć fałszywej wiarygodności w przeciwieństwie do Bożego Sabatu. Objawienie 14:7 – oddaj cześć Bogu. Objawienie 14:9 – nie czci bestii. Objawienie 14:12 – istota konfliktu skupia się na przykazaniach Boga żywego. Zatem znakiem co jest? A co jest Bożą pieczęcią? Bożym znakiem jest co? Jest sabat. Ale odpowiednikiem tego w kościele rzymskokatolickim jest niedziela, która jest znakiem jego władzy. Ktoś powiedział, pastorze, czy jest to prawda? Czy naprawdę Kościół rzymskokatolicki tak twierdzi? Co Kościół rzymskokatolicki uznaje za główną oznakę swej władzy? W katolickiej gazecie Catholic Record z 1 września 1923 roku czytamy: niedziela jest naszym znakiem władzy. Kościół stoi ponad Biblią, to mówi Kościół rzymskokatolicki, a przeniesienie zachowywania sabatu jest tego dowodem. Zatem Kościół rzymskokatolicki sam potwierdza, że to pierwszy dzień tygodnia jest znakiem jego autorytetu i że posiada władzę do zmiany Bożego Sabatu.
Tak więc w czasie nadzwyczajnego kryzysu czasów końca, Bóg posiadać będzie grupę ludzi oddanych Mu. A gdy wszystko będzie się walić, nastąpi zjednoczenie się, a pierwszy dzień tygodnia stanowić będzie jego fundament. Znamie bestii z 13 rozdziału Księgi Objawienia stanowi próbę zastąpienia ludzkim prawem Boże prawo oraz stanowi próbę egzekwowania tego prawa dekretem skutkującym ekonomicznym bojkotem, a ostatecznie karą śmierci. Ktoś powiedział, pastorze, czy to naprawdę nastąpi? Co konkretnie wydarzy się w przyszłości? W przyszłości czeka nas międzynarodowy kryzys w okresie niepewności. Nastąpi zjednoczenie religijno-polityczne, które doprowadzi do ograniczenia wolności religijnej oraz do wymuszenia niebiblijnego kultu. Czy ktokolwiek posiada już dziś znamie bestii? Nie, nie posiada. Czy szczerze wierzący chrześcijanie zachowujący pierwszy dzień tygodnia posiadają znamie bestii? Oczywiście, że nie. Lecz w czasie nieprawdopodobnego kryzysu światowego, jak przewiduje Biblia, państwo i Kościół zjednoczą się wokół kwestii oddawania czci Bogu. Lecz Bóg będzie miał wiernych, posłusznych i oddanych Mu. Bóg będzie miał lud, który nie pójdzie na żaden kompromis. Za dni Noego Bóg wzywał ludzi do opowiedzenia się za Nim i dziś również do tego wzywa. W czasach Daniela Bóg wzywał ludzi do opowiedzenia się za Nim w obliczu zjednoczenia się Kościoła z państwem i dziś również do tego wzywa. Co powiecie na to? Za czasów Jezusa Bóg wzywał ludzi do opowiedzenia się za Nim i dziś również do tego wzywa. Co powiecie na to? W czasach pierwszych chrześcijan Bóg wzywał ludzi do opowiedzenia się za Nim i dziś również do tego wzywa. W średniowieczu, gdy Kościół połączył się z państwem, Bóg wzywał ludzi do opowiedzenia się za Nim. A dziś do czego nas On wzywa? Do opowiedzenia się za Nim. W czasie końca Bóg wzywa swój lud do opowiedzenia się po Jego stronie. Gdziekolwiek znajdujesz się teraz, czy oglądasz nas na kanale 3ABN, Hope Channel, znajdujesz się w zborze w Kalifornii, w Arizonie, w Minnesocie, Connecticut, Michigan, w Stanach Zjednoczonych, czy też w Polsce, Jezus wyciąga rękę do Ciebie. Nadchodzi olbrzymi kryzys, ale Jezus mówi, zaufaj mi, a ja przeprowadzę Cię przez Niego. To tak słodko Mu zaufać. Wystarczy trzymać Go za słowo. Zdać się na Jego obietnicę. Powiedzieć, tak mówi Pan. Jezus jest większy niż nadchodzący kryzys. Ręce Chrystusa przeprowadzą nas przez Niego. Posłuchajmy Charlesa, jak będzie śpiewał, tak słodko zaufać Jezusowi. To tak słodko zaufać Jezusowi. Wystarczy trzymać Go za słowo, zdać się na Jego obietnicę, powiedzieć, tak mówi Pan. Jezu, Jezu, o jakże Mu ufam, jakże udowadniam Mu to stale i wciąż. Jezu, Jezu, drogi Jezu, przydaj mi łaski, bym ufać Ci chciał. How I trust Him, how I prove Him over and over. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. Jesus. Jezus skłania Cię do powzięcia decyzji, gdziekolwiek obecnie się znajdujesz. Mamy dla Was specjalne druki. Tu w Orlando również mamy je. Możecie je teraz przekazać? To ostatni taki druk podczas tej serii wykładów, dających Wam szansę uczynić zobowiązanie wobec Stwórcy. To szansa, by powiedzieć Mu, Jezu, pragnę być przy Tobie. Żyjemy w czasach względnego spokoju i dobrobytu oraz wolności religijnej, lecz ta wolność zostanie nam odebrana. Jezus zaprasza nas, abyśmy poczynili ten krok w naszej wierze.
Zaprasza nas, abyśmy wzmacniali siłę naszej wiary. Jeśli nie opowiemy się za Jezusem teraz, w czasach względnego spokoju i dobrobytu, jakże zdołamy opowiedzieć się za Nim w przyszłości? Jezus mówi, wzmocnię Cię. Weź ten druk, gdziekolwiek się znajdujesz, tutaj w Orlando. Pierwsza linijka mówi nam, kocham Jezusa i chcę być Mu posłusznym. Możesz być członkiem Kościoła lub też nie, ale możesz zaznaczyć w pierwszym polu, kocham Jezusa i chcę być Mu posłuszny. Następna linijka mówi, nie chcę przyjąć znamienia bestii. Jeśli nie masz tego druku w swoim zborze lub oglądasz nas w telewizji i nie masz tego druku, nie odchodź. Możesz wykorzystać ten czas na poczynienie swojego zobowiązania wobec Jezusa. W swoim sercu możesz je uczynić, mówiąc, Jezu, nie chcę przyjmować znamienia bestii. Trzecia linijka na tym druku mówi, kocham Cię, Jezu, i pragnę być wkrótce ochrzczony. Ludzie dzwonią i wysyłają e-maile do mnie, a także oglądają moje wykłady w telewizji, mówiąc, pastorze, słyszałem Twój apel i pragnę być ochrzczony. Wielu ludzi tu w Orlando mówi, Jezu, pragnę być wkrótce ochrzczony. Młodzi ludzie znajdujący się w szkołach, skupieni w sąsiedzkich wspólnotach, słuchający nas poprzez satelitę oraz obecni na spotkaniu mówią, Jezu, pragnę być wkrótce ochrzczony. Wypełnij teraz ten druk. Masz teraz sposobność. Gdziekolwiek jesteś, powiedz, Jezu, pragnę kroczyć za Tobą. Chcę być zanurzony w wodzie. Chcę być oczyszczonym z moich grzechów. Jezu, pragnę publicznie opowiedzieć się za Tobą, kroczyć za Tobą i być Tobie wiernym. Skłońmy nasze głowy w swych domach i kościołach. Charles, zaśpiewaj następną zwrotkę. Wypełnijcie swoje druki, a potem zbierzemy je wszystkie i będziemy się modlić. Och, jak słodko zaufać Jezusowi. Zaufać Jego oczyszczającej krwi. Z wiarą wskoczyć tam, pod bijące oczyszczenia zdrój. Jezu, Jezu, o jakże Mu ufam, jakże udowadniam Mu to stale i wciąż. Jezu, Jezu, drogi Jezu, przydaj mi łaski, bym ufać Ci chciał. How I proved Him over and over. Jesus, Jesus, precious Jesus. Oh, for grace to trust Him more. Jesus, Jesus, how I trust Him. How I proved Him over and over. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more, oh, for grace to trust Him more, oh, for grace to trust Him more.